Ekipa, witam was w stanie. Witam was ponownie w New Demol, gdzie będziemy kontynuować naszą rozwałkę, ale zanim to nastąpi, słuchajcie, kilka garści informacji, bo wyszła aktualizacja. Pomimo tego, że gra jest w pełnej wersji już dostępna na Steamie, twórcy nie spoczywają na laurach, a dokładnie jeden twórca i ciągle dorzuca nowe treści, nowe możliwości, nowe jednostki i właśnie zaglądam sobie do wiki, słuchajcie, i tutaj w tych tutaj wszystkich tych informacjach znajdują się także nowe informacje o naszym nowym kumplu, a jest to Fatso. Jest to bardzo potężna, bardzo powolna, ale bardzo potężna jednostka, która potrafi naprawdę dać łupnia naszym przeciwnikom. Ale z tego co zauważyłem, wróg także dostał upgrade, dostał buffa w postaci chyba Drone Mastera. Tego typka nie znam, a przynajmniej nie kojarzę. I powiem wam szczerze, może być faktycznie to trudne. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki jeżdżące pancernem, tak będzie pełna lista, tutaj mamy oczywiście. I tutaj dostaliśmy party z naszym Fatso z miniganem. To też będzie całkiem interesujące. Natomiast, no oczywiście to jest Sparky Tank i Shuttle, to wyznamy. No i niebiescy także dostali buffa w tym miejscu, bo dostali, z tego przynajmniej co kojarzę, nie widziałem tej jednostki wcześniej, więc mi się wydaje, że dostali. Dostali boss. Bo z jednostkę naprawdę patrzcie jak potężna. No zmierzyć się z nią będzie ciężko. Natomiast jeżeli chodzi o flagi, doszedł nam nowy budynek Protected Flag, czyli możemy zbudować miejsce, gdzie będziemy finalnie nasze flagi chronić. Czyli trochę nam wchodzi Warhammer tutaj. I to ta wersja strategiczna oczywiście, gdzie te budynki z flagami można było zabudowywać, żeby dłużej przetrwały. Ciekawie, natomiast tutaj Machine Gun, widzę Fatso Bunker, też dorzucili nam nową jednostkę, więc też będziemy mogli tutaj bunkrować się, chyba. Zobaczymy. W każdym razie jest co robić, ja się cieszę, że kolejne aktualizacje wychodzą, dzięki czemu możemy znowu tutaj powrócić i znowu niebieskim łupnia dać, choć szkoda, że nie ma zmiany koloru. Jakby była zmiana koloru, change color please of your units, więc gdyby to było, gdyby była zmiana kolorów naszych jednostek, żebyśmy mogli faktycznie troszkę wpływać na tą kolorystykę. Ja wiem, że to zmienię trochę, trzeba by trochę rzeczy nowych dodać. Ale może jakaś jednak opcja jest? Może jednak jakaś opcja jest, że moglibyśmy decydować o kolorze. Ale póki co, skoro jesteśmy czerwoni, to ruszamy na Crash Site. To jest nowa miejscówka, jak widzicie faktycznie. Jakieś miejsce w uszkodzenie naszego statku, prawdopodobnie rozbitek, tak, mamy rozbitek, rozbitków. No jak widzicie, tutaj faktycznie są te jednostki i my lądujemy tutaj, o tak fajnie. Czyli bez bazy, słuchajcie, zaczynamy całkowicie bez bazy, no to będzie interesujące. Więc ruszajmy najpierw tutaj na zombiaczku, żeby zlikwidować, bo wiemy, że jak zombiaczki uderzą na naszą piechotę, no to będzie źle. Więc trzeba najpierw zlikwidować tych zombiaczków z tego miejsca, a wy czekacie. Tutaj oczywiście też twórcy dorzucili nam kilka fajnych rzeczy, mianowicie dorzucili nam przycisk szybkiej naprawy. A dokładnie do tej pory musieliśmy zaznaczyć jednostkę i ją skierować tutaj. A teraz jak mamy R naciskamy, tylko musi być trochę jakieś uszkodzenia, to ta jednostka sama, słuchajcie, będzie powracać właśnie do miejsca, gdzie jest automatyczna naprawa, czyli tutaj będzie wracać. Tylko obstawiam, że to jest jakaś najkrótszą drogą. Zobaczymy jak to finalnie wyniknie. Dobra. Zębiaczki tu są wytłuczone, to jest bardzo mnie cieszy, dlatego ja już się mogę przegrupować w to miejsce i mogę przejąć pierwszy z czołgów, to byłoby super. Może całą drużyną to ja tam nie będę jechał, co? Tego malutkiego bym tylko zdjął. Tutaj oczywiście przypominam, że za przejmowanie flagi dostajemy bonusy. Cały czas dostajemy bonusy, więc trzeba o tym pamiętać, że im więcej mamy budynków przejętych, tym lepiej dla nas. O, leci łajdak. A was mogę cofnąć do naprawy? Chyba nie. Tutaj próbował się rozbić, na nas wjechać, ale nie udało mu się, dobrze. Teraz trzeba go pocisnąć tutaj, to lecimy go. Oj, teraz, właśnie, teraz, czy to zadziała? Okej, okay. Teraz pytanie, R, działa, wraca, prawdopodobnie powinien wracać. Zobaczymy,
Zobaczymy, czy faktycznie to będzie działać. Tutaj na razie nic. O, tu jest flaga, dobrze, że zauważyłem. Tak, i wracaj, on sam automatycznie, czyli Scans R, nasze jednostki, tylko pancerne oczywiście, nie piechota, mogą wrócić i mogą tutaj faktycznie zadziałać. A my cóż, lecimy dalej w te lokacje, tylko oczywiście znowu zombiaczki są w okolicy, więc im szybciej, tym lepiej tu ogarniemy. Tu już wracasz, dobrze. Jedziemy tutaj. Tak? A tak, niebieski tutaj ma jakiś tutaj z patrol ustawiony prawdopodobnie, więc musimy tylko uważać na tych zombiaczków, żeby nam nie doszkodzili. Oczywiście niebieski próbuje tam przejmować, ale spokojnie. No fajna mapa, powiem wam szczerze, fajna mapa. Że taką mapę, gdzie de facto my jeszcze tutaj nie mamy własnej bazy, musimy faktycznie walczyć tą bazę. To jest coś ciekawego. O, jest naprawiacz. Jest naprawiacz, którego tutaj wyślał, akurat będziemy mieć już produkcję. To jest super. O, kolega zwiewa, biała flaga. Nie widzicie, białą flagę, że zombiaczki go pożarły, no i kończy się jak kończy. Więc tutaj ciśniemy. O, tutaj, ja się cieszę, żeby tutaj, właśnie, patrzcie, tu będzie epidemia zombie zaraz. Tytuł nie wchodzi, no i w las. No i w las, niestety, fajna jednostka. No ale, jak widzicie, zrobiła robotę. No i atak zombie uderzył. Ja może zostawię to na razie. Niech sobie tam walczą zombiaczki, bo niech się oni tutaj zmierzą z nimi. To może być dla nas pożyteczne, nawet bardzo. Więc tutaj, no jedynie co faktycznie jednostki. O, już wytukli. Myślałem, że im to lepiej pójdzie. Ale jak widzicie, nie bardzo. Nie bardzo. Trzeba będzie tutaj do góry uderzyć. O, tutaj fajne mam jednostki. Dobrze. Cofajcie, cofajcie. Tu już naprawiliśmy, dobra, tu jedziemy w to miejsce. Więc mamy nowe jednostki, nowe możliwości. To od razu naprawa tutaj okolicy brzmiała, tu jest nóg. A wy gdzie? Halko? Gdzie się pchacie? Już rozwalać. Rozstawiamy się. Oczywiście, już. Bunkry, ekipa rozstawiona. No i czyścimy. No i tacy. A i zdążył zniszczyć, niestety zajmę tutaj, ja przejąłem. Kurczę, słabo. Mamy to pilnować. Oj, ty powróć, R. Powracaj, a my tutaj pilnujemy. Oczywiście tutaj, o, granatami próbujemy, ale nic im tu nie wychodzi, ładnie. Czyścić, no to tu oczywiście tutaj na nasz pilnuje, żeby nie podjechało nic niepowołanego. Oj, ładnie, czyści, pyk, 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 rozwalony. Się tutaj jakby rozwalił. Naprawiać, naprawiać, pilnować. To pilnuj tego. Okej, okay, kolejne jednostki jadą, bardzo dobrze. Kolejne, dobrze, ciśni, ciśnij go tam, dobrze. Mogę przejąć, więc... O, super, i kolega przejdzie i wjazd, a nie, nie zdąży, kurczę. Ale nas tu cisną. No, powiem szczerze, nieciekawie. Nieciekawie tu się robi. Fajnie byłoby jednak zwiać im i spróbować tu zrobić zamieszanie. Ale właśnie widzicie, przejęli nas dosyć mocno, ale spróbuję się tu wbić i może tu poprzejmować jakieś kwestie. Zombiaczki nam tutaj nic nie zrobią. Nie mają możliwości pancernych pojazdów w ogóle likwidować. Ja sobie tutaj coś pojedę, o, w to miejsce. I może właśnie tutaj, tylko trzeba teraz pilnować jednostek, żeby tutaj nie poprzejmowali nam. Tu mamy drugiego naprawiającego, więc może go tutaj za chwilę wyślę. Dobra, jedziemy tu, niech podjadą. Aha, tylko że tam obstacja. Jakie fajne ślady zostawia. Fajnie tutaj na tym terenie bagnistym. No i my naprawiamy. Naprawiamy rzeczy, tutaj likwidujemy stare ruiny i tutaj mamy mega mecha. Mega mech tu jest, bardzo dobrze. Więc teraz polikwidować to, co niepotrzebne. Tak, zlikwiduj to sam i przejmujemy to. Będziemy mieć kosmitów na swoim, ten, ale piękne widoki, słuchajcie. No fajnie mapa wygląda. No i patrz, jak niebiescy się rozponoszyli. O kurczę. To faktycznie potężnie. No widzimy więcej, zdecydowanie widzimy więcej teraz. No brakuje nam tutaj jednostek. Oj, 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 oj. Cofaj, 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 cofaj. Uważaj, uważaj. A, i dostało. Ale dobra, ten jeszcze rozwali. No to jest właśnie to. To jest właśnie to. Dobra, dostał. Weź go pociśnij. Pociśnij tego, weź go, przejedź od razu. Przejedź go, zanim podjedzie. Dobrze. Dobrze, pilnować tego. Kurczę, niebiescy się strasznie rozponoszyli tutaj. Co z tą naprawą? No, my to przejęliśmy, dobra. Tu przejęliśmy zombiaczki. Oj, zombiaczki brywają. Będzie ciężko. Już to widzę. Jest bardzo ciężko. Przejdź go. Dobrze. Tutaj trzeba uderzyć. Okej, tutaj mam piechotę. Super. Więc teraz trzeba to naprawić. Więc przejmij to.
Tu się ktoś panoszy. Oj, wycofaj. Słuchaj, jak tam projektom? Jabra, mamy dwóch. A przydałoby się jakieś wsparcie. Przydałoby się wsparcie. Dawaj, zmiaż tego chociaż. Tego zmiaż, no nie zdążyłem, kurczę, najmniej to przejmą. No, przyznaję, chyba aktualizacja też zmieniła coś z poziomem. Bo jest zdecydowanie trudniej. Zobaczymy. Czy finalnie jestem w stanie wywalczyć wolność? Cisnąć! Okej, jest, rozwaleni, super. Epicko. Wiecie co, ja wydaje mi się, że jednak zagrałem za bardzo defensywnie tą okolicę. Zobaczymy. Dół jeszcze się trzyma, o dziwo. Dół jeszcze trzymamy ją. Super, tutaj trzymam ten punkt. Ale mam wrażenie, że faktycznie zbyt defensywnie zagrałem. Przez to obrywam teraz potężnie. No tutaj mamy jednostki, okej, ty możesz jeepa przejąć. Okej, no i właśnie to jest to, że oni mają czołgi. Mi się to wcale nie podoba, że mają czołgę. No weź to, wejdź. Tutaj kolejna ekipa, przyjęli kosmitów. Dobra, słuchajcie, jednak chyba restart. No powiem wam szczerze, jest ciekawo. Słuchajcie, córa mi tutaj Lucy podpowiada, że to jest moje 20 podejście. Ja już przyznaję, przestałem liczyć. Tryb Mayhem albo został mocno podkręcony przez twórcę, bo przedtem Mayhema nie było dla nas takim większym wyzwaniem. Albo finalnie jest tak trudno, że my musimy tutaj rozpocząć bez bazy startowej. I stąd ta trudność nasza się tutaj objawia naszej rozgrywki. Nie wiem, ciężko mi się tutaj do tego odnieść, natomiast wiem jedno. Próbuję za wszelką cenę tutaj ich rozwalać, próbuję załatwiać tematy, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj ładna armia idzie w tą stronę, tutaj baza wroga. Fajnie byłoby ją przejąć na początku, no ale nie mamy tam możliwości, bo tutaj jednak obstawę mają konkretną i widzicie, już przejęli. Więc no ciężko jest. Nie, bo ty idziesz do flagi, dobra. Do flagi to może iść, ale nigdzie indziej nie podchodź. Bo jednak chcemy tutaj podejść. Tu są zombiaczki, więc na pewno tutaj nie pozwalamy. Jak najszybciej, żeby do tego punktu dojść. Okej, i jedziemy. Od razu jedziemy tutaj, żeby te zombiaki zlikwidować, ale z kolegą tym, żeby faktycznie on tutaj czuł się bezpieczny, fajnie by było, ale oj, tam jakieś pędzą na nas. Nie, tak sobie nie będziemy grać. Tutaj zombiaczki likwidujemy oczywiście. Weź go rozwal. Nie chcemy tutaj z nimi nic do czynienia. Tutaj musimy pilnować. No, co, rozwalisz? Nie rozwali. Staramy się. Jakimś sposobem tutaj podejść. Przede wszystkim chcemy dojść do tego mecha tutaj, który jest. Mech jest mech, więc dobrze wiemy, że to dla nas naprawdę będzie potężne. O, tutaj widzicie, już wróg się próbuje zamierzyć, już został rozwalony. I tak trzymać. Jedziemy w tym kierunku i przejmuj tego mecha. Im szybciej, tym lepiej. Tak jest, rozwalone, słuchajcie. Mamy to. Jak widzicie, kibiców mamy. Tutaj w tle jak najbardziej, bardzo mnie to cieszy. Tutaj przejmujemy, tu przejmujemy. No i oczywiście tutaj kierujemy, żeby od razu do nas się tutaj zbliżali. Teraz pytanie, czy jestem w stanie szybko się przedostać tutaj, ominąć to działo. Choć chyba widzę, że to działo ma. Aha, tutaj widzimy zasięg, jakie to działo ma. Więc nie byłoby nawet źle. Widzimy wróg niebieski. Już jakąś potężniejszą armią próbuje tutaj dojść. Może zombiaczki się nimi zajmą. Może. Tutaj widzę jakiś oszczał, leci z daleka. A, to chyba od nas nawet idzie. Okej, oni będą tutaj się walczyć, więc jakbym powoli się tędy przekradł, wcale bym na tym nie płakał. I jeszcze tutaj rozstawił sobie obronę. Może się to jakoś fajnie udało. Okej, dół przejęli, ale góry nie pozwolimy. Góry finalnie im nie pozwolimy. Okej, tam ktoś szedł. Niestety straciliśmy, szkoda. Do samolotu, od razu do samolotu tam wysyłać? Mówisz? No dobra, to w takim razie jedziemy, nie będziemy tutaj się skupiać na tym. To jedziemy dalej, zobaczymy co finalnie z tego wyniknie. Oczywiście staramy się tutaj omijać jak tylko możemy. Niebezpieczeństwa. Uciekaj! Likwidować! Dobra, udało się. Już działem energetycznym rozwaliliśmy. Spróbujemy ominąć. Faktycznie, to jest jakiś zasięgu dziwnym. Jedziesz ich teraz tutaj. Okej, nam rozwalili troszkę, ale nie szkodzi. Gdzie jest ten naprawiający?
Jest tutaj z nami, czy go rozwalili? Nie widzę. Okej, dron rozwalający, rozwalony. Ale chyba nam zniszczyli tego. O kurczę, gdzie jest ten naprawiający? Musieli nam zniszczyć. No co za typki, no nie. No to smutek. Niesamowity smutek nam tutaj teraz panuje nad nami. Czemu? Ej! Czemu nie atakujesz niego? Już go odcisnąć, no właśnie. Okej, tu rozwalamy to. Ale dlaczego? Kurczę, bieda. Biedam, bo nam rozwalili pojazd naprawiający. Chyba, że za chwilę jakiś się wygeneruje. Nie widzę żadnego tutaj. To bardzo źle. To bardzo niedobrze, tu nie widzimy nic. A może teraz tutaj troszkę oczyścimy okolicy. Skoro on ma strzał w tył, to może tak uderzymy. Okej, widzę, armia zombiaczków wyszła. Ciekawe. Okej, teraz typ odwrócił się, już za późno, kolego. Za późno, jesteś rozwalony. No rozwalcie go. Widzę, tutaj się fortyfikują potężnie. Mamy to. I możemy jeszcze ten punkt przejąć. Proszę, przejmujcie to. Tam armia zombiaków, niech się tym wszystkim zajmie. A my pilnujemy tego punktu. Mimo wszystko tutaj pilnujemy. Aj, przejęli. Najgorsze jest to, że nie mogę stąd nic wyciągnąć. Dlaczego? Kto nic nie jedzie? Dobra, jedzie w końcu. A musimy uchronić go przed wszelkimi obrażeniami. O, taki ładny zasięg teraz ma. No, podoba mi się. A tę naprawiającą jednostkę musimy przypilnować, żeby tutaj dotarła. Więc teraz przegrupowanie. Musimy tutaj ściągnąć ją do nas. Czy nam się to powiedzie? No tutaj jest niezła walka, słuchajcie. Niezła walka. Tutaj zombiaczki likwidujemy, ładnie. Jakbyś ty tutaj się przemknął. To, że straciłem go na samym początku, tylko nam opóźnia. Ale uciekaj, uciekaj, bo cię przejmie tam. Uciekaj, gościu. Dobra, udało się. Udało się przejechać, udało się przetrwać. Słuchajcie, lecimy. Tu musimy jeszcze tą flagę najlepiej przejąć i tutaj pilnować tego miejsca, a ty jedziesz naprawiać. Tak jest. Mecha drugiego dużego też musimy tu trzymać, żeby tutaj cały czas w ofensywie było, a my naprawiamy. Rozpoczynamy naprawę, słuchajcie. Sądzę, że jesteśmy już teraz na dobrej pozycji. Do tego momentu chyba ani razu, czy tam może raz mi się udało dojść, ale finalnie źle to się dla nas skończyło. O, ładnie stał niebieski pożar, podoba mi się. Natomiast właśnie, o, i naprawiamy nasz prom. Okej, okay, teraz finalnie, ciekawy jestem, co nam to pozwoli zrealizować. Chyba bazę finalnie myślę nawet tutaj sobie rozstawić, bo to byłby dobry punkt na uderzenie we wrogie jednostki. Zobaczymy. Daleko nie musielibyśmy tutaj latać z tym wszystkim. Tam, gdzie duży mech był, czyli w tych okolicach chciałabym, żebym bazę rozstawiał tak daleko. No dobrze, zobaczymy. No strasznie długo to naprawia. Okej, okay. oj, tu gościu rozwala, no, ale dobra, przejęte. Przejęte, weź no, nie przejmuj tego, albo w sumie przejmij to. Przejmij to, ten pojazd, bo jednak tam już osłabiony byłeś. Okej, okay, mamy naprawione, słuchajcie, najważniejsze mamy to naprawione, teraz tu jedziemy. A ja bym jednak gdzieś, wiecie co, ja bym sobie tutaj zrobił bazę, chyba finalnie. Dobre miejsce. Tak, dla zombiaków być za blisko. Myśli, że to będzie problem. Kurczę, to może jednak w tym miejscu jednak się rozstawimy. Gdzie jednak tu jesteśmy. Nie będziemy musieli kombinować. Mecha, tylko właśnie z drugiej strony chciałbym mecha naprawić. To jest ból. W tym miejscu. Naprawę. To próbujemy się tam przedostać. W takim razie to lecimy. Słuchajcie, przyjedziemy w takim razie tu. Lecimy w to miejsce. Z tą naprawą. Może faktycznie to ma sens. Zobaczymy. Póki co lecimy, likwidujemy przeciwności. Oj, uważaj, żeby cię nie stracić. Okej, okay, tutaj ładnie przelatujemy, tu ładnie pojedziemy. I tutaj finalnie pojedziemy chyba. A, tutaj widzicie, przejęli, ale z tego nie korzystają. Uciekaj, żeby cię nie zestrzelili. Duży mech, tutaj jaka armia. Próbujemy zlikwidować, ale ja już tutaj, słuchajcie, szykuję poziom lądowania. Okej, okay, likwiduj gość. Likwiduj ich, likwiduj! Zeszczel typków. Tak jest, jak im szybciej. Oj, baza ląduj. Baza wylądowała. Ognia w takim razie. Tutaj wróg faktycznie nam, teraz będzie nam dokuczał, ale mamy to. O, jak nam pojazdy, słuchajcie, wychodzą teraz. Mamy fabryki, mamy to. Okej, okay, tutaj nas zlikwidowali, ale fabryki do tyłu. Pojazdy do tyłu. I teraz możemy zaczynać.
produkcję rozpoczynamy. Oczywiście już się do nas rzucili, oczywiście standardowo. Już, rozstaw się. Dobra, przejmujemy. Druga fabryka. I teraz już się wybronimy, nie ma dla was mocy. I tutaj trzecie miejsce. Mamy to, wszystko, możemy zaczynać. Sentia APC. Tak jest. I już. Koniec zabawy, słuchajcie. R, właśnie przycisk skrótu R został dodany, bardzo mi się to podoba. Więc możemy automatycznie nasze jednostki cofać. Tu mamy też takie coś jak właśnie to przejmowanie struktur. Więc teraz możemy przejąć ten punkt i nam tego łatwo nie podbiją. Bardzo mi się to podoba, że takie coś pododawali. I teraz możemy ruszać. Zwłaszcza, że tutaj mamy niezajętą przez wroga fabrykę. I też pojazdy widzę. Okej, przejmij to. Przejmij to. Super, kolego, leć do tego tu. Przejmij ten czołg. Super, i teraz możemy zaczynać. A wy po co wyście tu się tak wpakowali? Gdzie jestem? Dobra, tutaj R naciskam i automatycznie nas cofa też. Bardzo fajne, to jest wygodne. Ale przypominam, że to są tylko dla pancernych. I technologicznie, trzymy upgrade'y. Ale słuchajcie, straciliśmy właśnie, tam straciliśmy nasze udoskonalenia, więc znowu musimy tam wrócić finalnie. Jakby nie było, tylko wiecie co, tak naprawdę ja na razie poprzejmuję te punkty. Wydaje mi się, że tutaj poprzejmowanie jest dla nas kluczowe. Więc tutaj za chwilę naprawa, fajne jednostki wygenerują się. Dobra, tutaj też punkt zabezpieczamy i pilnujemy, a tutaj będziemy likwidować. Tak jest, poszło. Rozwalamy tego, żeby to nie było problemu, nie jakichś nieporozumień. Tu mamy kolejne jednostki, już przegrupowanie. Już nasza armia jednak rośnie w siłę. Dobrze, bardzo mi się to podoba. Już tutaj wyczyściliśmy. Tu jeszcze wróg ma lokację, luzik. Trzymamy. Słuchajcie, tutaj trzeba tych zmiażdżyć. Ten się wycofuje, super. Lecimy z tym. Cisnąć ich tutaj. Mamy to, przyjęty punkt, bardzo fajnie. I tu są kolejne czołgi. Lecimy i likwidujemy typków. Liquidation time. No, dawaj, no co wy tak walczycie, jak nie walczycie? Ja obrywam za bardzo tutaj, Halko. Co ty, no bierz ten czołg. Dobra, uważaj. Weź go przejmij. O, lecimy, teraz na dwa strzały. Uważaj na niego, uważaj, bo tutaj strasznie jakieś dziwne akcje nam funduje. Dobra, w końcu rozwalony. Przejmujemy lokację. Jedziemy teraz w dół. Okej, ale tutaj trzymamy się. Tutaj zostawiamy ekipę. Jak najbardziej, miażdżymy. To musimy pilnować tego miejsca. I naprawy, pojazd naprawy nam potrzebny. Pojazd naprawy, gdzieś tutaj... Aha, bo żadnego pojazdu naprawy na razie nie mamy. No troszkę się wydłużyło, bo finalnie przez to, że nie mogę teraz technologii rozwijać. Musimy chwilowo powstrzymać. Ale jedzie Hedgehog, dobra. Kolejna produkcja jednostek. Zapraszam tu na dół. My tutaj się pilnujemy, poprzejmowane punkty, więc to miejsce finalnie też dla nas jest kluczowe. O, tutaj kolejny czołg. No i powoli będziemy ich się tutaj przepychać. Powoli to jedzie do przodu. Damy radę. Kosmici, mówisz, że teraz na kosmitów uderzyć. Wsparcie sobie osiągnąć. Przydałoby się, ale finalnie jakbym chyba najbardziej chciał. No i pierw zająć się jednak innym tutaj przejmowaniem. O, co tu wyszło? Zombie boss! To my tam się nie pchamy w takim razie teraz. Jak zombie boss wyszedł, to my tutaj pilnujemy się. No właśnie, to jest to, że zombie boss jednak jest jednostką, na którą trzeba uważać. Okej, naprawa poszła, więc teraz tylko kurczę, jakoś się tam przedostać. Tamto miejsce. Murów? No mury z jednej strony fajnie, no ale to z drugiej strony weź to kombinuj z tymi murami. Chyba niekoniecznie. Dobra, tutaj trzeba przestawić. A czerwony? A, mówisz mury dla czerwonych? Ale wiesz, oni mają też tam jakieś wieto, na którym ja na przykład nie chciałbym mieć styczności. Ale grunt dla nas istotny, że po naszej stronie de facto teraz jest troszkę zombie boss. Bo tu zrobimy rozwałkę potężną. Jedziemy. Tutaj rozstaw. Przestawiamy się, rozwal, o pięknie. No i patrz, jaką armię mamy. Ta armia już powinna dać nam pewien potencjał militarny. Rozwalmy to. Tutaj przesuwamy się. No super, weszło. O, jeszcze przejęliśmy to działko, super.
Jeszcze lepiej. Czekamy, aż zombie boss się przemknie. Tu się tu osłaniamy cały czas. Tutaj pilnujemy bazy. I idziemy. Taką armią spokojnie mogę przychodzić teraz tu powiedzieć. I jadę w to miejsce. I przejmujemy. Niech tam zombie boss na nich idzie. Ja się w ogóle tutaj nie przejmuję. Tutaj mogę ten punkt za to przejąć. Tutaj ten pojazd mogę przejąć. Tutaj, okej, no co? Gdzie wy się tu pchacie? Wypad stąd. Nie ma. Nie ma to. Ale słuchajcie, nauczką. Nauczką z poprzedniej... poprzedniej tutaj gry. Wiem, że oni potrafią się wkopać w środek bazy. Trzeba finalnie na tym uważać. Żeby nie pozwolić sobie. Pilnować cały czas bazy musimy. Oj, uciekaj. Tu przejeżdżamy bardzo dobrze i przejmujemy te punkty. Tam troszkę obrywamy, ale o, finalnie gościu rozwalony. Więc tą armię zostawiam tu. Pilnujecie tego. A tutaj przechodzimy prosto droga, żeby zająć to. Tu jest jakaś flaga? Nie ma żadnej flagi. Właśnie, nie mam jeszcze radaru, więc finalnie nie widzę wszystkich miejsc, gdzie mamy. Okej, miażdżyć, dobra. Pędź do tego. Pędź, nie przejmuj się tym. Ach, zmiażdżył nas, no niestety. Teraz tutaj przejmiemy tego. Mapa jeszcze nie odkryta została. Musimy naprawić budynek na mapy, bo on jest tam koło kosmitów. Oj, co tu się dzieje? Dobra, mamy to. Mamy to, tutaj przejęte, więc jak widzisz, tutaj się kręci. Tu jest mapa, budynek mapy jest tutaj. Radar Rush, to jest właśnie to. Tutaj pilnujemy. O, co oni na nas wypuszczają, widzicie to? Dobra, tutaj trzeba będzie się rozstawić. Spadochroniarze mogą nam dokuczyć. Więc tutaj fajnie byłoby. No i przede wszystkim technologia, jeszcze raz, technologia. Przejmiemy ten punkt, budynek technologii, mamy to. I teraz do góry. Lecimy, słuchajcie, teraz tu. Technologia. Upgrade poleciało. Patrzcie, ciągle nam tutaj wchodzi. No co, rozumiem, jak nie jeden, to drugi. Tutaj tego mecha się w to miejsce przygrupuje. Tu już ich widzę odepchnęliśmy, bardzo fajnie. No ale musimy pilnować tego, żeby to naprawiać. Tutaj zawsze muszę jedną jednostkę gdzieś mieć. Gdyby jednak ktoś tu chciał uderzyć jakimś wiertłem, dziwnie podejść. Nie możemy pozwolić na to, żeby cokolwiek to się złego zadziało. Tutaj już zlikwidowaliśmy, obstawa jest, dobra. Trzymamy. No i patrzcie, przyjdzie taki zombiak. Zrobi zamieszanie, jak mnie oni irytują. Masakrycznie nas tutaj irytują. Dobra, w końcu. Sparki tam, zdecydowanie tak. Jakieś ulepszenia mogę w końcu. Ulepszenia naszych budynków mogę robić. Bardzo dobrze. Bardzo mi to cieszy, że w końcu mogę w tym temacie ruszyć. Tak samo ulepszenie, że szybciej tak na badania wchodziły. Tutaj pilnujemy i tego zombiaka rozwalamy. Tutaj poprzejmowaliśmy, tak, tu przyjęte, tu jeszcze nie, ale to jest tylko kwestia czasu. No i ciśniemy. A, ładnie zmiażdżyło nas. Ale tutaj pilnujemy. Dawaj, weźmy go rozwal. Co? Ominął go? Dobra, weź się wycofaj. Wycofaj się, bo jak na... No, wycofaj się, mówię ci. Jak go stracimy, to będzie słabo. Zobaczcie, ciśniemy. Weź się wycofaj. Wycofaj się. Widzę, że się strasznie wzięli na to, ale teraz jaką armią nas? Chyba się zorientowali, co próbujemy robić. No, musimy uważać. Wycofać się, przegrupować się. Ewcie, nie jest łatwo. To, że tutaj ładnie poprzejmowaliśmy, już technologicznie działamy, nie jest łatwo, bo oni rzucą na nas falę jakichś potężniejszych jednostek. I patrzcie, na przykład nam zlikwidowali... Tutaj nam już zlikwidowali... O, ale ładnie miny zadziałały. Zlikwidowali nam całą armię w tym miejscu. Musimy pilnować tego. Musimy naprawdę pilnować się, nie możemy... być pewni zwycięstwa, bo oni w każdym dowolnym momencie mogą naprawdę nas... Okej, mina może tych rozwali. O, ładnie wskoczyło, zlikwidowało. No i tutaj rozstawiamy się. Już naprawione, super. Więc jak widzicie, nie można być pewnym. Pomimo tego, że mamy ładną armię, mamy tutaj troszkę obstawy, pilnujemy się z tym wszystkim, ale ostatnio jak grałem właśnie, to mnie to zgubiło, bo oni... I właśnie to, co słyszeliście, Digger jakiś się pojawia, który... w jakimś obszarze się tutaj pojawia i on może się pojawić tak naprawdę chyba wszędzie. Z tego, co sobie tutaj orientowałem. Weźcie go rozwalcie. No kurczę, ile można? Weźcie, rozwalcie ten spadochroniarza. A, wycofać się. Naprawa? No gdzie? No przecież tu jest naprawa, no. Każe im się naprawić, a oni gdzieś lecą, nie wiadomo za czym. Kurczę, no i widzicie, odepchnęli nas z tego miejsca. Całe szczęście przejęliśmy tą lokację, ale też trzeba by zająć się północą. Bo widzę, że może być jednak to dla nas większe wyzwanie. Tam się nie przemknę koło tego pojazdu, raczej nie.
Ale spróbujmy. Mimo wszystko spróbujmy. O, gościu, miałem się naprawiać. Ty też się miałem. No i widzicie, niby klikam R, ale nadal dla mnie to jest jakoś nie do końca intuicyjne, w porządku. Tutaj mamy, okej, już lepsze jednostki nam wyjeżdżają. Pojazdy te, to nawet bym Tesla jeszcze ulepszył, więc jeszcze tier wyższy, bo Tesla jednak będzie dla nas tutaj przydatna. Tutaj tak samo mogę ulepszyć. No i ciśniemy ich, nie poddajemy się. To jest najważniejsze, żeby bardzo cały czas próbować się przebijać przez te jednostki. Okej, no niestety bardzo obrywamy. No i znowu nam rozwalili tego. No i właśnie to jest to. Tutaj gość próbuje przebić, patrzcie, i jak przejechał przez naszą obronę. Ale dobrze, rozwalony. O, stracił zasięg. I będzie nam baza atakował. Jeden go zmiażdż. Dzięki, no ale czołg straciliśmy takim sposobem. Widzicie, bardzo potężna jest ta jednostka. Musimy się tutaj mocno pilnować. Tu ulepszenie już poleciało. Tutaj wyjeżdżałem czołgi. A tu? Gdy może byśmy coś zmienili? Na razie chyba nie. Tutaj boję się, że znowu ten będzie rzucał nam ekipę, więc trzeba tutaj się go nim zająć. I tutaj rozstawić. No właśnie, on rzuca spod ochroniarzy i to mi się bardzo nie podoba. On tymi jednostkami sporo robi zamieszania. Tutaj nic nie przejmiemy na razie. Dobra, tu przejęliśmy to ją. Tu trzymamy, tu nie pozwalamy. Chodź do przodu, właśnie, chodź. Ktoś rozwalony. Zacnie, ładnie. Otrzymowane. Idziemy. Dawaj te czołgi. Kolega, jedziesz tutaj już. Straszna walka tutaj jest. Jak widzicie, zawziętość naszych przeciwników jest dosyć spora. Jedziesz. Dobrze, miażdż ich. Ty może tak się nie pchaj na sam środek. O, jednak to jest nie po naszej myśli. No, zmierz go. Dobrze, jedziesz. W końcu napraw te jednostki tutaj. Produkcję. Pilnować się. Piechota. Przegrupowanie. Znowu naprawiaj się. A my musimy pilnować tego miejsca. Nie jest to łatwa walka. Zawziętość naszych jednostek, bym powiedział, nawet bardzo boli. Okej. Ktoś tam, jedzie ktoś, nie strzelaj do nas, no patrzcie, jak się rzucił za nami. Weź tutaj napraw, to potrzebujemy jak najszybciej naprawić. Dobrze, naprawiać to. Im szybciej, tym lepiej. Okej, w końcu spadochrony dobrze, w końcu spadochrony dostały. Rzućmy tu. Ach, już myślałem, że nie oberwie nikt, ale udało się finalnie. Okej, mamy dużo więcej jednostek, możemy teraz troszkę ich popchnąć w tym miejscu. Tu już ulepszenia wchodzą. Tier wyższy na piechoty bym puścił. Okej, tu już nam ogarnęło temat. Bardzo fajnie. I mamy mapę. Mapa powróciła. Właściwie zdobyta została mapa. I my możemy teraz finalnie przegrupować się tu. Ciśniemy ich. Zostało to zmiażdżone. Parki, weź się wycofaj. Jedziemy z tym. Widzimy, że tak naprawdę tylko dziwi mnie to, że... O, teraz widzę jednostki. Coś tam mapa musiała odświeżyć. Cisnąć tutaj. Rozwalamy. Tak jest, o to chodzi. Bye. Niszczyć ich tutaj. Jak tutaj? Tu walczymy. Oj, tu musimy uważać. I widzicie, przejęli nas tutaj. Musimy tam wysłać armię, by te punkty odzyskać. Nam zaraz tu piechota wroga uderzy. Te też nas przejęli. Kurczę. Się miałeś naprawiać, z tego co pamiętam. Tutaj rozwalamy, patrz jak tutaj jednostki. Dobra, tutaj na razie wszystko ładnie trzyma. Limit produkcji w tym momencie mamy. Bardzo niedobrze. No i patrzcie, tutaj nam jechaliśmy i tak nie mogliśmy tego przejąć, więc chyba musimy jednak większą armią uderzyć. Zombie boss wychodzi po raz kolejny. Więc jak najszybciej tu. A my tu trzymamy. Tu w porządku. Jakieś ulepszenie jeszcze Tesli bym rzucił. Dobrze, rozwalony. No i wchodzimy w to.
im szybciej ich zmierzymy, a wycofują się, białe flagi, no tak, teraz się wycofujcie. Okay. Ciekawe to jest, że odzyskaliśmy, dobra. Odświeżamy i przegrupowujemy się. Niech teraz zombiaczki się nimi zajmują. Nie mam tego problemu żadnego. Ale to, słuchajcie, bym przejął. Chwilę oddechu. Widzę, tutaj trzymamy nadal tą bazę, więc super, ulepszenia lecą. I ty... rozstaw się na tym. I dzięki temu mamy zabezpieczony punkt. O, jest ekipa, poprzyjmujcie pojazdy. A ja tu już was ulepszę na wyższy tier od razu. I możemy chyba uderzyć, tak jest! Zombie boss robi rozwałkę. My tylko zbieramy siły w tym czasie. Trzeba korzystać. Kolejny punkt zabezpieczony. Mamy to. Czekamy. Atomówka jest tutaj. W tym miejscu jeszcze czekamy, aż zombie pójdzie i żeby ją przejąć. Więc chwilę, jeszcze odrobinę czasu mamy, by to ogarnąć. O nie, ten znowu leci. Weźcie go, rozwalcie. Nie pozwolić mu tam się wbić. Patrzcie, że on się potężnie tutaj wierzy. Nie podoba mi się ta jednostka wroga. Strasznie nas tutaj blokuje. Dobra, zombie boss poszedł. Poszedł w tym miejscu, więc my możemy się teraz tu przegrupować. Ktoś rozwalony? Rozwalony, no i zacznij. Znowu kolejny atak zombie. Czekamy. Czekamy, aż pójdą. Strasznie tam wyłażą. Ale chyba te zombie jednak nie wyłażą. Okej. Okay. A nie, idą, jednak idą. Jednak dobrze widziałem. Okej, okay, tutaj jest ulepszone, ale... aha, to jest max ulepszenia. Chodź, nie, dobra, ta jedna jednostka może tutaj być. Idziemy, idziemy, idziemy. Czekamy. Tutaj ulepszamy jeszcze piechotę. Tak jest, jeszcze jeden poziom piechoty ulepszamy. Tutaj pojazdy ulepszone. Nie mamy nic więcej. Słabo. Nasz limit jednostek się tutaj trochę skończył. Okej, okay, no to jedziemy tego cisnąć teraz. Tego. Już rozwalony. Wy się tu zostańcie, żeby zająć się tym. Okej, okay, zestrzelony, super. Tu przejmijcie ten punkt. I już będzie lepiej. Okej, okay, słuchajcie, już jest lepiej. Dodatkowo mamy kosmitów po naszej stronie są. Kosmici po naszej stronie są. Znowu ten jedzie, kurczę, no ile tego oni tutaj wysyłają? A, przynajmniej rozwaliliśmy. Jak tam obstawa? Trzymamy. Przydałoby się jakieś wsparcie, jakieś atomówki albo coś, to już w ogóle byłoby super. No ale nie mamy jak podejść. Zostaw się. Ekipa, dobra, mamy działko. No jest zajęty punkt, no i świetnie. Parki do naprawy. Unik, unik, dobra, zeszalone. Fajnie, że mogę tym poruszać. Podoba mi się. Rozwalać, rozwalać. Tu wsparcie idzie, jeszcze. Lepiej, lepiej, idziemy. Dobra, o! Pchnęliśmy ich. Ale chyba Sparkiego straciłem? Nie, Sparki zdążył zwiać, dobrze. Jak z tą miazdą? Tutaj wysyłam. No, fajnie byłoby tego czołg zdjąć. No, masakrycznie, potężnie nas tutaj kombinują. Oj, uważaj. Uważamy, uważamy, bo tam płoniemy. Więc jak widzicie, jest zawzięta walka. Jest zawzięta walka. A finalnie... ta walka może nam dużo dać dobrego. Jeżeli ją zwyciężymy. A to jest jeśli. Rozstaw miny. O, super. Rozstawimy miny. Okej, okay, ty możesz przejąć. No przyjmij to, super, epicko. A, tutaj już pchnęliśmy się z tym. Dobra, przegrupujmy się tu. Ty musisz uważać, by nie zniszczyli mi tego super pojazdu. I już bierzemy się za atomówkę. W końcu. Rage balloon, no nie, dlaczego rage balloon? Dlaczego w tym momencie rage balloon nam wbija? Nie podoba mi się to.
lecimy tu. Ale dobra, ciśnij ich tutaj. O, i znowu ten szybki jedzie. Dlaczego oni tak mają tak mnóstwo super fajnych jednostek? Ulepszamy oczywiście atom. Nie podoba mi się ich kwestia ulepszeń. Już mamy latające jednostki, to jest super. Szybko działające. Ty przejmij ten czołg. Tak, bo takie płonące latające. Tu! Gdzieś tam strzelił. No nie no. Gdzie on tam strzelił, nie mam pojęcia. A, możemy się przegrupować, bo widzę, że odpuścili. Bardzo fajnie. O, rage balon, widzicie? Jest na rage balon. Przegrupuj się. Przejęte. Teraz ciśniemy, ty się naprawiaj. A tutaj ciśniemy tego. Żeby rage balon został zlikwidowany. Czekamy, o, już płoną mu oczy, dobrze, wkurzony, ale to mamy szansę go zlikwidować, dobrze, jest, udało się, pięknie, no ciśnijcie go, kurczę, no ile ma czekać naprawa tego, weź nam go rozwij, no i patrzcie jak on walczy, jak nas tutaj tym działkiem, to jest bardzo OP jednostka jak dla mnie, zbyt bym powiedział nawet OP. Próbujemy, tutaj pilnujemy. Tutaj trochę się przegrupować. A, i znowu jedzie ten. Super. Mamy to, dobra, zestrzelony. Ten przejmuje pojazd. I przegrupujemy się w tym miejscu. Okej, są kosmici. Kosmici są po naszej stronie. W końcu mamy to. Czyścimy ładnie. Jakby są kosmici po naszej stronie, to możemy, słuchajcie, uderzać. Najgorsze jest to, że widzę, że zombiaki już wylazły. Ach. Znowu zombiaki. Teraz niestety zombiaki będą z nami się mierzyć. Piechotę muszę cofnąć tu. Nie podoba mi się to. W ogóle. Jakby musimy teraz my polikwidować armię zombie. Okej, tutaj, o! Co to za walki jakieś tutaj, na podwórku? Super. Zmierzyliśmy, fajnie. O, likwiduj, gdzie tam idziesz? No likwiduj ich. Dobra, mamy to. Tu jest jakiś pojazd, tutaj... O nie, przyjęli nam badania. Czyli rozumiem, że koniec z badaniami. Uuu, i tutaj mamy, słuchajcie, nową jednostkę, jak widzicie. Mamy ulepszonego tego kolegę. Faktycznie, ten Fatbo Bunker. Jest fajnie mieć te bunkry jednak. Ogarnięte. Tak jest, przejmujemy. No i teraz to jest to. Mamy nuka. Pora się tym nuke wykorzystać. Oczywiście ja nukę mogę nadal sterować. Nuclear Launch Detected oczywiście. I rozwalamy im armię. No i właśnie to jest właściwe podejście. I powoli na zamek, więc chyba tędy dołem, bo widzę, że tutaj mają, nie mają obstawy. Ładnie. O, jak już ten przejęli? What? Dobrze wystrzeliłem. Co za typy. Mamy to. Teraz tak, przegrupowanie. Ja nadal muszę pilnować bazy, żeby tu nie było jakiegoś drona albo czegoś. Nie chcielibyśmy. Właśnie, kopacze, czyli nie drona, tylko wiertła. Dokładnie chciałem to powiedzieć. No i tutaj mamy nadal zombiaki. Więc tutaj też ulepszam, słuchajcie, kolejny tier. Nie mogę ulepszyć? A, nie mogę ulepszyć, zapomniałem, że nie mogę ulepszyć. Dobra, tu już przejęliśmy. Prawie. Teraz to rozwalić. Mamy rozwalone, dobra. I nawet więcej możemy to przejąć. Skakuj do tego. Ładnie, o to chodziło. Tutaj mamy załatwiony temat, teraz fajnie byłoby jeszcze to ulepszyć. Okej, wysmażone, ładnie. I z tej strony mamy... Uuu, i to jest czyste wyjście do bazy. Wow, słuchajcie, to jedziemy tutaj. Ładnie możemy ich tu czyścić w takim razie. Podoba mi się. Kurczę, ile jednostek teraz mamy. Epicko. Spróbujmy tego rozwalić. Nie wiem, czy się powiedzie, ale spróbujmy. Kto tam potrzeba naprawy? Rzucamy im tutaj nuka. Czy się to upowiedzie? Się okaże.
Na razie nic więcej nie kombinuję. Weźcie, zestrzelcie tego. Ej no. Zestrzelcie tego typa. Ej, coś tak... Nie mogę sterować, słuchajcie, niestety. Z jakiegoś powodu nie udało mi się. Weźcie, zlikwidujcie tą bazę wroga. No, nuke, wybuchaj. Aha, jeszcze. Blisko, 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 blisko. Dobrze. Ale finalnie nic nie zniszczyło. Szkoda. Szkoda, że tak fajnie, takie fajne możliwości nam nie zostały wykorzystane. O, tutaj mamy mnóstwo teraz jednostek. Super. Przejmujemy to. Chyba straciliśmy nasz pojazd. Czy mi się wydaje? O. Nasz czołg straciliśmy, tak? Wow, a tu, patrzcie, jak tutaj tym wiertłem wyleźli. Czy troszkę, słuchajcie, jak w StarCraftie. Są takie tunele nexusowe. No nie, no. Oczywiście fajnie, że się bronimy, ale... Kurczę, jak nam tutaj wjechali. Przegrupować ich tutaj. Dobrze, mamy to. Mamy nuka, którego jeszcze uderzymy tutaj. Od razu. Tutaj przejęliśmy, bardzo dobrze. Naszą bazę gdzie? Co? Na razie jest spokojnie. Okej, na razie wydaje się być wszystko spokojnie. Antymesel? Tak, próbuje nam zestrzelić naszego nuka, ale ten nuke jest potężniejszy, więc finalnie może się uda. Oj, 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 dawaj, dawaj, leć, leć, leć! Jest, ale pięknie weszło. No to było epickie wejście. Bardzo mi to cieszy. Ty gdzie jedziesz? Tutaj. Stój tutaj, gdzie tam wyjeżdżasz? Tu zeszliwujemy, tu pilnujemy. Tu armia cały czas pilnuje. Jakieś ulepszenia. Uuu, ile mamy tych pojazdów? Dlaczego oni tutaj się zawiesili? Tutaj was kierować od razu. Okej, okay, widzę wróg. Jednak nie spoczywa na laurach. Widzicie, że troszkę nas pchnęli. Tutaj, tym typem. Wycofaj się. Ładnie. Wjedź w niego. Ładnie. O to chodzi. I jeszcze raz postaw. Jak apokalipsa? O co chodzi? Co? Nie, patrzcie, zlikwidowało nam. Nie, naszego mecha. Co to za wybuchy? Co tu się dzieje? Doomsday begins. Jaka Doomsday? O co chodzi? Jakiś Doomsday? What? Ale co? Jakieś wybuchy? What? Wow, 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 cofaj, 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 cofaj. Tam jakieś wybuchy? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, słuchajcie, co się dzieje? Wow! Okej. Sparki, weź no ląduj tutaj, przydać się. Jak nas tutaj pocisnęło. A słuchajcie, idziemy w te miejsca. Okej, okay. Uciekajcie, uciekajcie, tu płonie lawa! Lawa! What? No to powiem wam, oczyściło nam klimat. Niesamowicie. Właśnie patrzę. Obserwuję. O, tu mam piękną armię, trzeba się przegrupować. Lecimy tu. Kurczę. I patrzcie, że znowu jest do naprawy. Nuke jest znowu do naprawy. Rozwalić go. No już, pięknie. Okej, okay, tutaj ten pomij leci. Dobra, to wiecie co, ja się muszę jednak schować jednak. Przegrupuję sobie te jednostki. Ten ogień stąd. Kurczę, jakie wydarzenia tutaj na nas rzucają. Niesamowicie. Przejmować te. Dobra, mamy to. Jak tutaj spokój na razie? Na razie spokojnie, kosmici po naszej stronie. Z tego wolę tutaj trzymać jednego nadal w odwodzie. No i patrzcie, zniszczyłoby nam ten budynek finalnie. Okej, jest. Możliwość naprawy. Okej, za chwilę będziemy mieć badania. Super. Więc od razu tutaj lecę z ulepszeniem. Żeby były jednak te latające jednostki. Tam ich zostawiam, co się dzieli. A my idziemy na to. Słuchajcie, nie ma to tamto. Trzeba tutaj dalej cisnąć. Sądzę, o, i oni do nich też tutaj. Słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Dojdzie do nich? Jest, uszkodziło im trochę ten wulkan, ten budynek. Dobrze.
Bardzo dobrze. Zanim co? Tak, próbujemy. Próbujemy, słuchajcie, pilnujemy. Atom ustawiony. Fajnie byłoby tutaj zlikwidować im strukturę albo wszędzie, ale wiem, że to może być ciężkie. Ale z drugiej strony, nie, bo to jest jednak spora armia tam jest. Musimy pilnować Nuka. Jak z Nukem wyczyścimy im tam okolice, to wydaje mi się, że to będzie spoko. Tylko tutaj muszę właśnie pilnować tego. Jednostki jednak. Dobra, jest, oberwało. Coś tam obrywa. Definiujemy, patrz jaką armię do nas teraz trują. Nie wiem, czy też tu utrzymamy przez to. Próbujmy się tutaj dostać. Ciśniemy, miażdżymy ich. Może się uda. Idziemy tutaj. O nie, działo mają, super działo tam dostali. Dawaj, dawaj, przyjmuj to. No nie, jak to możliwe? No próbowałem, a patrz jak nas... No i właśnie, tutaj też straciliśmy. No i właśnie tak jak cię słucham. Kazałaś atakować bazę. No i właśnie zaatakowałem. Cała armia stracona. Ale... Niech sobie naprawili, jak jeszcze nie zdążyłem zaatakować, bo oni zdobyli sobie super działo. Super działo sobie rozbudowali. Dlatego. Widzisz, nie ma czasami co iść na tak intensywny atak. To jest właśnie to. Czasami możemy zbyt aktywnie pójść i stracić wszystko. No mieliśmy tutaj małą potyczkę, która nie wyszła nam zbyt dobrze. Znowu folk jedą, a ten próbuje. Na razie spokój, dostajemy komunikaty. Spokojnie. A że ten przejeżdża pomiędzy minami, no to mnie rozwala. Jakim cudem? Ja tego nie rozumiem. Pomiędzy tymi budynkami nam przejeżdża. Pomiędzy minami. Chyba tu naprawiamy. Okej, osobiście, o super. Rozwalimy ich, tutaj kosmicznie rozwalam. A, jak ładnie zdewastowało. Dobrze, dobrze, tylko oni widzę, przygrupowują się z tej strony. Gdybyśmy mieli tu produkcję jednostek, to moglibyśmy już ich tam skubać. Albo atomem rzucić, o. Tutaj musimy pilnować. Dawać minę. Trzymać linię. Dokładnie. Te jednostki wroga bardzo potężne tutaj nam. Rzucaj od razu. Dostaw. Dostaw. Jeszcze jedna mina. Nie ma. A grunt, że tam wyczyściliśmy. Tu już produkujemy jednostki. Super. Czy to ulepszenie zrobimy. Skakuj do pojazdu. Skakuj do pojazdu. Dobrze, mamy to. Uciekaj. No, bronimy. Teraz ten punkt musimy wybronić bardzo potężnie. O, jeszcze upgrade znowu. A co na bazę? Poczekaj, bo to jest ważniejsze. Co się teraz będzie? O, dobrze, dobrze. Idealnie wyszło. Kolejny Sparky, dobrze. Co z tam bazą? Baza jest spokojnie kryta. Przegrupowujemy jednostki. Jednostki wrogo oberwały. A my musimy pilnować. Wydaje mi się... O, teraz jest dobry motyw. Bierzemy się za ich bazę. Bierzemy się za ich bazę. Teraz oni nie mają jednostek tam. Tak jest. O, tu zombiaki nam weszły. Znowu. Ulepszcie to. Ciśniemy, dobra. Przejąć bazę wroga. Przejmij to, a nie pal tego. O co chodzi? Nie wiem. Mamy to. Przejęliśmy struktury wroga. Likwidujemy bazę. Tak jest, dobrze. Smaż ich. Udało się. Słuchajcie, udało się. Teraz tutaj ciśniemy. Lecz tutaj. Likwidujemy to. Przejęte? Super. Przejęliśmy. Dobrze, słuchajcie, mamy to. Jesteśmy kryci. Dobra. Za 20 podejściem mówisz? Damy radę. Ty się wycofaj. Wycofaj się, bo ty nie strzelasz. Zauważyłem teraz. Nie ta jednostka. Okej, okay, Nuke ulepszony. Pilnujemy Nuke nadal. Tutaj próbuję na zombiaki iść, ale widzę, że chyba mu to nie wyjdzie. Grunt, że przejęliśmy tą bazę w tej okolicy i tutaj musimy tylko to wybronić. Jeszcze tu pojedziemy. Dobra.
tutaj, rozstaw się od razu i tutaj, tu ulepszenie i tu ulepszenie lecimy. I tak są limity, a my finalnie musimy to rozwalić. Lecimy z tym. Oj. No tak, jest tutaj. Dobra, zlikwidowana jedna wieża, ale dużym kosztem widzę. I możemy teraz wchodzić tutaj do mnie. Dobrze, jak tam z nukiem? Jeszcze nuka nie mamy. Ale nie szkodzi. Jażdżysz. Mamy to. Zadziałało, pięknie zadziałało. I teraz tutaj wjechać. Szybko, im szybciej, tym lepiej. Nie wiem, czy dojadę w ogóle tam. Może być ciężko. A nie, nie ma opcji tam dojechać nawet. Ta ich twierdza jednak sama z siebie jest bardzo potężna. Leci atom. Leci. O, tu nam wytukli. Najgorzej. O, tu jest piękna armia. Lecimy. Przegrupować. Tu. Ten jeden niech się tu produkuje, bo tu nie ma... O, a tu jest ulepszenie tych baz. A, ja się właśnie zastanawiam, jak mogę ulepszyć do tych fatbo. Tak to się ulepsza, dobra. Ja teraz tego nuka, słuchajcie, przyjmuję. Lecisz, pięknie. Leć, maleńki, leć. Pięknie to weszło. W dobrym momencie. No i teraz jakbym w sumie szedł tutaj. Nie wiem, czy mi się powiedzie, ale będę próbował. Okej, okay. To jakieś ulepszenie jeszcze? Chyba nie bardzo. Przejąć im tą jedną strukturę i bardzo nie mają czym produkować. Przejmować! Nie bazą się zajmować, tylko przejmować to. Kurczę, no i patrzcie. Każe im. Dobra, teraz weszło. Mamy to! Ciśniemy bazę. Wjeżdżamy do niej. Dewastować. Boom, baby! Tak jest! Jeszcze nuka puścimy. O, patrzcie, co wypuścili na nas. Yes! Po 21 razie. Po 20 razie zaliczone. Hui! Mamy to w końcu, po wielkich bólach udało się na kolejną mapę, słuchajcie, oczywiście, będzie Royal Clash, poczekacie już na kolejny tydzień, bo przyznaję, potężnie, ale teraz patrzcie, jeżeli odblokujemy sobie czwartą gwiazdkę w tu, to patrzcie, co jest tutaj nas czeka, mech naprawdę, a tutaj mamy kolejne jeszcze MMLE i to już są naprawdę potężne jednostki, no ale na to trzeba też zasłużyć. Jakby nie było, patrząc, że po tym odcinku, że faktycznie trzeba uważać na to, co się dzieje na mapie, ale po 20 razie, jak tu Lucy mi podpowiada, finalnie udało się. Jeżeli wam się podobało i chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, nie zapominajcie także o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!